Witam wszystkich serdecznie ze Schwarzwaldu. Napiszcie mi w komentarzu, skąd piszecie, skąd oglądacie. Dziś wam powiem o jednym z aspektów myślenia miliarderów. Dzisiaj ci, którzy czytali moją książkę, wiedzą, że są tam w książce, jest podanych między innymi sześć umiejętności mistrzostwa biznesowego, które są uniwersalnymi umiejętnościami biznesowymi, niezależnie od branży, niezależnie od powiedzmy czasu, epoki i tak dalej, niezależnie od lokalizacji, gdzie jesteś na świecie. To są uniwersalne umiejętności, które miliarderzy po prostu opanowali na najwyższym poziomie. Jedną z takich umiejętności są relacje z ludźmi. I dziś wam powiem o jednym z najważniejszych narzędzi w relacjach z ludźmi, to jest wdzięczność, i wyjawię cztery jakby narzędzia w zakresie wdzięczności, które możemy używać, żeby ogarnąć nasze relacje z innymi ludźmi, z partnerami biznesowymi, ogólnie relacje z ludźmi w biznesie i też w życiu osobistym można tego używać. Bardzo fajne rzeczy, zachęcam do oglądania. Na końcu będzie konkurs i na końcu wam jeszcze dam jeden bonus co do wdzięczności. Jedną rzecz, która no, przyczyni się znacznie do waszego szczęścia w życiu. Myślę, do mojego się przyczynia. Uważam się za bardzo szczęśliwego człowieka. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Życzę wam tego również. Ale zanim przejdziemy do tematu, chciałem przypomnieć, że zbliżają się święta, a ta książka jest no, moim zdaniem idealnym prezentem świątecznym dla ludzi, na którym wam zależy. Dla pracowników, dla partnerów biznesowych, dla partnerów w życiu osobistym, czy chcesz zmotywować partnera, czy chcesz może podziękować mu. No, wspaniały prezent pod choinkę, piękne wydanie, twarda okładka, złote litery. Ten feedback, co dostaję za tą książkę, ludzie piszą mi, że ta książka powinna kosztować 500-700 zł i to by było jeszcze za mało, bo po prostu ta wiedza w niej zawarta jest tak wiele warta. Ale co chciałem powiedzieć, to jest to, że jeśli zamówisz tą książkę do końca tygodnia, to do niedzieli 15, to gwarantujemy, że dostaniesz ją na święta. Więc to jest ważna informacja. Dobra, przechodzimy, żeby nie przedłużać. Sześć umiejętności mistrzostwa biznesowego. Pierwsza umiejętność, tudzież nie pierwsza, ale jedna, ta umiejętność, o której my dzisiaj będziemy mówili, to są relacje z ludźmi, a to jest pierwszy odcinek w tym cyklu, tudzież pierwszy odcinek na ten temat, na temat relacji z ludźmi. Wdzięczność. Wdzięczność. Nasza wdzięczność w stosunku do innych ludzi. Jak budować trwałe relacje, jak budować długoterminowe relacje. Wielu ludzi się mnie pyta, jak to jest, że jestem otoczony miliarderami, że na co dzień mam do czynienia z miliarderami, że ludzie bardzo chętnie są w moim otoczeniu i chcą się ze mną kontaktować, utrzymywać właśnie relacje, że dostaję setki maili codziennie i tak dalej. Jednym z takich narzędzi, których ja używam i które są moim zdaniem kluczowe, jest wdzięczność. Wdzięczność, którą czujemy wobec innych ludzi, dostrzeganie tego, czego zawdzięczamy innym ludziom, i mówienie im o tym, tak? Mówmy ludziom, za co jesteśmy im wdzięczni. To po prostu powoduje bardzo pozytywne emocje, bardzo pozytywny feedback tych ludzi i to powoduje też, że ci ludzie chcą być w naszym otoczeniu, chcą kontynuować tą relację, bo widzą, że my to doceniamy, że my to widzimy i jesteśmy po prostu za to wdzięczni. To jest pewnego rodzaju jakby zapłata, za niemonetarna zapłata za wkład tych ludzi w nasze życie, tak? I ja tu zaraz będę mówił o to, jak to na przykład, jak ja używam tego w stosunku do moich partnerów biznesowych, do klientów, też do miliarderów, z którymi mam do czynienia,
i po prostu jak to działa. Tak? I tu chciałem w tym momencie też podziękować za bardzo miłe komentarze, które od Was dostaję. Wielu ludzi właśnie, wielu z Was wyraża wdzięczność za to, co robię na tym kanale, za tą książkę, którą też napisałem, którą część z Was już przeczytała. Jak ktoś z Was ją dostał, zamówił, dostał, to proszę też o komentarze tutaj pod spodem, co już przeczytaliście z niej, czy jak daleko jesteście, jakie wrażenia z tej książki. Dziękuję Wam właśnie za tą wdzięczność, którą wyrażacie. Te komentarze cieszą mnie, ujmują mnie za serce i po prostu no, sprawiają, że dostrzegacie to, co robię i sprawiają, że chce mi się to dalej robić, bo jak wiecie, działam na globalnej na globalnym rynku, tudzież na globalną skalę i no mam, myślałem o tym, czy myślę o tym, żeby ograniczyć moją działalność w języku polskim, no bo muszę się koncentrować właśnie na tym wielkim angielskojęzycznym rynku, ale wasze komentarze sprawiają to, że w dalszym ciągu to robię i robię to z chęcią i sprawia mi to radość. Bo widzę waszą wdzięczność i widzę, jak na tym korzystacie w waszym życiu i w waszym biznesie. I teraz może zastanówmy się jako takie małe pierwsze ćwiczenie, komu chcielibyśmy wyrazić wdzięczność. Komu ty chciałbyś wyrazić wdzięczność, chciałabyś wyrazić wdzięczność, może napisz to w komentarzu. To jest taki jakby pierwszy punkt. Druga rzecz, czyli pierwsza jest, mówmy ludziom, że jesteśmy im za coś wdzięczni, tak? Dostrzegajmy to i mówmy im to, przekazujmy im to. Druga moja rada w tym zakresie to jest, wykorzystujmy święta przez wszelkiego rodzaju okazje, by okazać wdzięczność. Oczywiście Boże Narodzenie jest takim super świętem, gdzie można właśnie taką święto, znaczy można wyrazić tą wdzięczność, ale inne są święta. Wielkanoc. Ja na przykład powiem wam, że ja przy każdym większym święcie wysyłam setki, dosłownie setki maili i to ręcznie, znaczy nie przez jakiś tam system mailingowy spamuję, tylko ręcznie, osobiste maile. To mi zajmuje pół dnia, nawet cały dzień. Siedzę przy tym i wysyłam ludziom, na których mi zależy, którzy mają wkład w moje życie, dla których jestem wdzięczny. Wysyłam w tych okazjach właśnie maile, czyli na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. Tak? To są setki, dosłownie setki, 300, 400, 500 maili nieraz. Czy to są partnerzy biznesowi, czy to są właśnie miliarderzy, czy to są ich asystenci, moi asystenci, no wszyscy ludzie, z którymi mam do czynienia, którzy w jakiś sposób przyczyniają się do tego, gdzie jestem, do mojego życia. To też są ludzie w moim życiu prywatnym, znajomi, przyjaciele i tak dalej. Tak samo oczywiście i teraz tak by się wydawało, no aha, i to są zawsze osobiste takie życzenia, coś inspirującego. Być może niektórzy z Was, którzy to oglądają, dostali takie życzenia ode mnie właśnie na ostatnią Wielkanoc czy na ostatnie Boże Narodzenie. Jeśli tak, to dajcie jakiś komentarz. Nie piszcie oczywiście tych moich życzeń, które wysłałem, tylko w komentarzu powiedzcie, że dostaliście, czy jak to na Was zadziałało. W każdym razie muszę powiedzieć, że to się wydaje bardzo pracochłonne i się wydaje w pewien sposób jakimś overkillem, że po co ten wysiłek i tak dalej, ale muszę Wam powiedzieć, że w wielu wypadkach, czy w niejednym wypadku się wydarzyło coś takiego, że nie mogłem z kimś dokonać jakiegoś dealu czy jakiegoś biznesu, albo po prostu nawet, znaczy nie było żadnej perspektywy takiej, znaczy nie wydawało się, że to po prostu to jest jakaś taka znajomość powierzchowna, niebiznesowa, czy taka powiedzmy
jakiś, no powiedzmy, że to jest przyjaciel biznesowy czy znajomy biznesowy, z którym nie mamy jakiejś części wspólnej biznesowej, że żaden biznes nie może dojść do skutku, bo po prostu działamy na innych polach, a po latach się okazało, że właśnie dzięki tym mailom ten człowiek o mnie myślał czy pamiętał wtedy, kiedy właśnie taka okazja jakiegoś dealu biznesowego się pojawiła i właśnie doszło do transakcji między nami, czy do dzięki właśnie temu, że utrzymywaliśmy tą relację. W ten sposób, z mojej strony, poprzez wyrażanie wdzięczności z każdej możliwej okazji, Wielkanoc, Boże Narodzenie i tak samo też bardzo ważne imieniny, urodziny, w Polsce się bardziej imieniny obchodzi, w Niemczech urodziny, żeby wysyłać ludziom właśnie nawet krótkie pozdrowienie, tak, że się po prostu pamięta o tym człowieku i jakieś życzenia, tylko proszę, róbcie to osobiste, a nie jakieś kopiowane z internetu formułki, takie wierszyki, które no widać, że po prostu to jest masowe, tak? Wysilcie się na coś osobistego, na coś od was, od serca i to wtedy naprawdę, naprawdę ma efekt. Tak samo takim świętem są walentynki i walentynki to nie jest tylko święto zakochanych. Ja wysyłam na walentynki, nawet zdarzało nam się z firmy mojej tutaj niemieckiej e-commerce'u, tego online shopu, wysyłaliśmy taki mailing na przykład Radeskont Liptyś, tak? Znaczy, że Radeskont cię kocha i tam był jakiś mały kupon z uznaniem dla klientów, że mogli sobie coś za no niewielką kwotę, ale coś kupić u nas, tak? Po prostu jako podziękowanie za to, że są naszymi klientami, za to, że nam zaufali i tak dalej, tak? Czyli tego typu rzeczy można, wszelkiego rodzaju święta można przeinterpretować w sposobność do wyrażenia wdzięczności innym ludziom za to, że w jakiś sposób są w naszym życiu, że wspierają nas, że dzięki nim jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, robimy to, co robimy i to jest zawsze okazja, żeby coś wspólnie przedsięwziąć, zrobić w biznesie jakiś deal, czy po prostu utrzymać relacje. Dobra, teraz następnym takim narzędziem, którego używam, to jest trzecie, a mówiłem, będą cztery, tak? Cztery takie narzędzia, które wam powiem. Następnym to jest tak zwany thank you card. Tutaj mam niemiecką wersję takiego thank you card. No to widzicie, to jest po prostu kartka taka na bardzo ładnym papierze, tak? I tutaj jest napisane danke złotymi literami. Mam też wersję takie in blanco, że jak wysyłam, głównie to po angielsku, to dopisuję złotym piórem, czy złotym takim flamastrem thank you. Można to w Polsce oczywiście dziękuję, czy coś takiego. I wtedy tutaj wewnątrz jakąś osobistą taką notkę z podziękowaniem i to później się wysyła oczywiście pocztą, kartką. I kiedy to używam? Na przykład po wywiadzie z miliarderem zawsze piszę taką notkę dziękczynną, takie podziękowanie, dziękuję za twoją mądrość, za twój czas, za twoją gościnność i tak dalej, i tak dalej. I żeby ta osoba dostała takie coś osobistego do ręki, coś fizycznego. Niekiedy dołączam do tego zdjęcie razem, żeby ona też wiedziała, w przypadku miliardera, żeby wiedział, od kogo to jest, żeby rozpoznał mnie. I to po prostu ma bardzo pozytywny odbiór oczywiście, łapie za serce i ci ludzie są też chętni później ze mną komunikować czy ze mną utrzymywać relacje w późniejszym czasie. I to można zawsze użyć po udanej transakcji, po, nie wiem, może jak kogoś spotkasz i po prostu cię ta osoba zainspiruje, coś takiego, wysłać mu taki thank you card i to jest piękna sprawa po prostu.
I jak zastanawiacie się, dlaczego jestem otoczony miliarderami, dlaczego oni chcą mieć ze mną do czynienia, właśnie z tego powodu. Znaczy, to jest jeden z powodów, oczywiście, pewnie może też ze względu na moje kontakty z innymi miliarderami, oczywiście, ale na początku ich oczywiście w tej ilości nie miałem. I na początku to była po prostu jakiegoś rodzaju sympatia, czy ze względu właśnie na to, że okazywałem im wdzięczność, tak? Za to, że są. I to nie jest jakaś namolna wdzięczność, to nie jest coś takiego uprzykrzającego się, tylko po prostu powiedziałbym no, w fajnym stylu takie drobnostki, które pokazują im, że po prostu jestem wdzięczny, tak? Że to nie jest oczywiste, że poświęcili mi czas i tak dalej, i ujmuję to za serce i wzbudza sympatię. Dobra, zaraz opowiem wam o konkursie, bo tak jak mówię, warto oglądać to do końca, poczekać do końca tego wideo, czy obejrzeć do końca. Na końcu będzie konkurs, wyjątkowy konkurs, myślę. I poza tym będzie też dam wam jedno ekstra co do wdzięczności, które myślę, że uszczęśliwi nie jednego z was. W każdym razie uszczęśliwia mnie codziennie. Jedna czynność, tudzież jeden, można powiedzieć, trik, metoda, którą robię, która właśnie ma coś wspólnego z wdzięcznością i ma duży wpływ na szczęście w życiu. Zwykle nie mówię o szczęściu, ale jak wiecie, widzicie, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem i myślę, że to jest ciekawa rzecz. Zanim przejdziemy do konkursu, ostatnie narzędzie na temat wdzięczności. W jaki sposób najlepiej wyrazić wdzięczność wobec osoby? A teraz szczególnie w okresie przedświątecznym, w okresie świątecznym, no to jest super narzędzie. Jak? Poprzez prezenty. Małe prezenty. Małe lub wielkie, to zależy. Tak? Ja tu nie mówię, żeby kogoś kupować czy w ten sposób, ale żeby pokazać, że tobie na tej osobie zależy. Czy to jest oczywiście w życiu prywatnym, tak czy inaczej, tak? W jakichś rzeczach damsko-męskich, ale w biznesie oczywiście prezenty dla twoich pracowników, dla twoich partnerów biznesowych, tak? Raz w roku na święta wysłać im, w Niemczech się często się wysyła jakieś koszyki z winem, z jakimiś tam smakołykami, albo właśnie rzeczy, które są bardzo indywidualne, których no, czym bardziej indywidualny ten prezent, czym bardziej jakiś wyjątkowy, tym lepszy oczywiście. Oczywiście taka książka na przykład jest wspaniałym prezentem, szczególnie właśnie dla partnerów biznesowych, dla twoich pracowników, jakiś management, tak, dla ludzi, na których ci zależy, bo pokazuje to im, że dbasz o nich, że im dobrze życzysz, że chciałbyś, żeby osiągali wielkie rzeczy, chcesz ich zainspirować w jakiś sposób, zależy ci na tym, żeby się ulepszyli, żeby osiągnęli jak najwięcej w życiu. Tak? Więc tego typu prezenty pokazują to, że po prostu ci zależy na tej osobie i że im dobrze życzysz. Dla klientów tak samo, twoi najlepsi klienci, jeśli ktoś u ciebie wydaje dziesiątki tysięcy złotych, miliony, może setki, może miliony złotych, wysłać mu coś takiego, żeby pokazać, życzyć mu miliardów albo życzyć mu wielkich osiągnięć, wiesz, w życiu i w biznesie, powiedzieć, chcę ci dodać coś takiego, nie? Thank you card, czyli jakby taką kartkę z podziękowaniem napisać na świętach. Chciałem ci powiedzieć, że życzę ci niesamowitych rzeczy i myślę, że ta książka pomoże ci w ich osiągnięciu. Coś takiego na przykład, tak? Przypomnę, że jak zamówisz do końca tygodnia, do niedzieli 15 grudnia, to gwarantujemy, że dostaniesz na święta. Być może później też jeszcze dostaniesz na święta, ale tego raczej gwarantować nie możemy, bo poczta coraz wolniej działa przed świętami, niestety. Dobra, przechodzimy teraz do konkursu, a później jeszcze będzie jedno ekstra co do wdzięczności. Konkurs
polega na tym właśnie, w związku ze świętami, w związku z tym, że wielu ludzi, zauważyłem to, jest wiele zamówień, gdzie po kilka książek ludzie zamawiają. Dla właśnie, dla swoich pracowników, dla swoich tam najlepszych pracowników, czy niektórzy dla wszystkich, w zależności jaką firmę masz. Dla partnerów biznesowych, dla klientów, za najlepszych klientów, dla bliskich osób. Ludzie zamawiają po kilka książek. Jest taki pan, który zamówił na przykład jedną książkę dla siebie i żony i dla każdego z trójki dzieci zamówił też po jednej książce, żeby każdy osobno miał swój egzemplarz do przeczytania, bo on uważa to za Biblię wielkiego myślenia, za Biblię myślenia na wielką skalę i myślę, że rzeczywiście ta książka taka jest, tego feedbacku, który do tej pory dostałem. Są ludzie dzisiaj, na przykład ktoś zamówił też 10 książek dla swojej firmy, ale no zasadniczo są też ludzie, którzy najpierw zamówili jedną, później domówili jeszcze, później jeszcze domówili, później przyjechali na konferencję i też jeszcze dostali wydanie specjalne. Są ludzie, którzy zamówili każdą z wersji, i e-book, i audiobook, i książkę fizyczną. Właśnie to piękne wydanie ze złotymi literami. Aha, no to też jest ważne, że to jest naprawdę, to pokazuje dużą wartość, tak, pod choinką. Jak ktoś weźmie sobie to do ręki, to widzi, że to jest po prostu duża wartość, tak, że to jest coś, to nie jest jakieś byle co. Już nie mówiąc o tej wartości wiedzy, która w niej jest. I ze względu na to postanowiliśmy zrobić taki konkurs, żeby uhonorować, czy tudzież nagrodzić tych ludzi, którzy zamawiają właśnie, którzy wyrażają wdzięczność dla ludzi wokół nich, dla swoich pracowników, czy partnerów biznesowych, czy klientów, poprzez właśnie wysoką wartość tej książki, tak, że tą książką im dziękują za ich wkład, czy w jakiś sposób chcą im wyrazić wdzięczność. I teraz ta osoba, która zamówi do końca roku 2019 najwięcej książek Umysł Miliardera, niezależnie w jakiej formie, ale tylko Umysł Miliardera, znaczy polska wersja, czy to będzie e-book, czy będzie audiobook, czy fizyczna książka, najwięcej kopii i to jest, liczy się wszystkie książki, które do tej pory zostały zamówione, czy to była przedsprzedaż, czy to jest teraz, czy jeśli ktoś był na przedpremierze, jak ktoś był na przedpremierze, no to dostał 3 książki, tak, bo dostał wydanie specjalne, dostał e-booka i audiobooka, to też się liczy, to się liczy 3 książki. Jeśli ktoś na przykład zamówił 3 książki fizycznie, e-booka, 2 audiobooki i był na przedpremierze, no to ma za 3 książki, e-book, 2 audiobooki, to już ma 6, plus przedpremiera już ma 9, tak? Załóżmy, tak? Ale, znaczy nie wiem, to jest tylko przykład, ja nie wiem, czy ktoś tak akurat był, może ktoś nie zamówił żadnej, był tylko na przedpremierze, to jest 3, albo ktoś, różne tam kombinacje są. Więc ta osoba, która do końca roku zamówi najwięcej książek, i oczywiście opłaci, dostanie najwięcej książek, Umysł Miliardera, niezależnie w jakiej formie, to ta osoba wygra jeden na jeden konwersację ze mną wideo, jeden na jeden przez 40 minut. Osobiście, jeśli chce oczywiście, to tylko dla niej, tylko dla tej osoby. Jeśli będzie chciała, ona dostanie, ta osoba, link, czy ten człowiek dostanie link do wideo, umówimy się w przyszłym roku, bo tak jak mówię, konkurs trwa do końca roku, więc pewnie w styczniu wyłonimy zwycięzcę, umówimy się na jakiś termin i ta osoba będzie mogła ze mną jeden na jeden porozmawiać na przykład o swoim biznesie, czy ogólnie o robieniu rzeczy wielkich, być może skonsultować coś ze mną, zapytać się mnie o radę i tak dalej, ale ona będzie miała też, będzie mogła, jeśli chce, zamówić, czy zaprosić do tej rozmowy, bo to będzie link online, więc to będzie można nawet rozproszenie na całym świecie zrobić. Będzie mogła zaprosić swoich albo pracowników, albo przyjaciół, albo być może ta osoba
prowadzi jakieś forum dla przedsiębiorców albo jakąś grupę facebookową, coś takiego. Ta osoba, jeśli ona wygra, po prostu ta osoba, która najwięcej takich książek kupi, załóżmy, że ktoś chciałby kupić dla całej swojej grupy osób, które prowadzi jakiś mastermind albo prowadzi jakąś grupę przedsiębiorców, dla każdego kupiłby książkę i by powiedział im na przykład: wygramy, jeśli wygramy, to mamy 40 minut, możemy się konsultować z Rafaelem, tudzież wspólnie mu zadawać pytania, to jest tylko i wyłącznie dla nas i ta osoba wtedy zadecyduje, czy chce sama to zrobić, czy chce zaprosić do tego przyjaciół, wspólników, klientów, może swoich partnerów biznesowych, a może po prostu ludzi z jakiejś grupy, z jakiegoś forum, które ta osoba prowadzi. Także zapraszam do tego konkursu do końca grudnia. Tutaj jest, jak to się, kto kupi najwięcej, Umysłu Miliardera. Umysłmiliardera.pl, tam można zamawiać książki. To jest ten konkurs. I teraz przechodzimy do tego ekstra, o którym mówiłem. Okazuje się, że wdzięczność to nie jest tylko, to nie działa tylko w jedną stronę. To nie jest tylko tak, że okazując wdzięczność możemy jakby innych ludzi przyciągnąć do siebie, utrzymać relacje i zbudować relacje, ale wdzięczność w ogólnym pojęciu tego słowa, a jeszcze zanim to zrobimy, to napiszcie może o innych sposobach wyrażania wdzięczności. Bo podałem wam cztery sposoby, tak? Czyli pierwszy, żeby mówić innym, że jesteśmy wdzięczni. Druga rzecz, wysyłać maile na różnego rodzaju święta, wykorzystując te święta, żeby okazywać wdzięczność. Trzeci to był ten thank you card, czyli z podziękowaniami karteczka. Czwarty, prezenty. Napiszcie może o innych sposobach wyrażania wdzięczności. Tutaj w komentarzach, jakie wy stosujecie może, bo jestem ciekaw, może są jeszcze bardzo fajne rzeczy, które można robić i można wykorzystywać. A teraz przechodzimy właśnie do tego bonusu. Okazuje się, że wdzięczność w takim szerszym pojęciu, czyli wdzięczność za coś, niekoniecznie wdzięczność do kogoś, tak? Wdzięczność za coś w swoim życiu, że jestem wdzięczny, że to i to mam w swoim życiu albo że tego i tego doświadczam. Tego typu wdzięczność, uzmysławianie sobie tej wdzięczności prowadzi po prostu do szczęścia. I ja prowadzę, powiem wam, tak zwany Gratitude and Achievement Journal, czyli można powiedzieć pamiętnik wdzięczności i osiągnięć. Co tam dokładnie w tym pamiętniku jest, to może w innym filmie opowiem o tym, ale jednym z punktów jest i to codziennie wypełniam. Codziennie jakby prowadzę ten pamiętnik, codziennie jakby taką stronę nową otwieram i jednym z punktów jest pięć rzeczy, za które jestem wdzięczny. To jest pierwsza rzecz zasadniczo, jaką codziennie robię. To jest uzmysłowić sobie codziennie pięć rzeczy, za jakie w tym momencie jestem wdzięczny. I to niekoniecznie muszą być wdzięczność wobec kogoś, ale to może być też wdzięczność zasadnicza, że jestem wdzięczny za ten piękny dzień. Jestem wdzięczny, że jestem zdrowy na przykład. Tak? Jestem wdzięczny, to niekiedy są bardzo proste rzeczy. Tak? Jestem wdzięczny za widok za oknem, albo że tak pięknie świeci słońce. Jestem wdzięczny za tą energię, albo za moje szczęście, za to, że jestem szczęśliwy. Tak? Oczywiście często jest tak, że ja zawsze wypisuję pięć punktów. To jest pięć punktów codziennie rano, za co jestem wdzięczny. I to są zwykle, staram się różne punkty wymyślać, a niekiedy to są te same punkty. I często to jest wdzięczność wobec jakiejś osoby. Tak? Jestem wdzięczny tej i tej osobie, że jest w moim życiu. Albo jestem wdzięczny, może być też za to, że nie wiem, że czegoś dokonałem. Albo wdzięczny losowi, że to mi się przydarzyło, czy coś takiego. Tak? Można być po prostu wdzięcznym za wiele rzeczy. I te rzeczy po prostu codziennie uświadamianie sobie, za co jesteśmy wdzięczni,
to po prostu buduje niesamowitą szczęśliwość. To jest jeden jakby z elementów, jeden z narzędzi, które używam, że jestem taki szczęśliwy, po prostu zdaję sobie, bo zdając sobie sprawę, czy uświadamiając sobie, za co jesteśmy wdzięczni, uświadamiamy sobie, jak wiele w życiu mamy i jak wiele zawdzięczamy. Na przykład chociażby można być wdzięcznym za to, że w ogóle się istnieje, tak? Bo to też nie jest oczywiste. No, ile ludzi umarło, tak? I nie istnieje już. Albo, albo po prostu ile zwierząt istnieje, ale nie są może człowiekiem, nie mają tej świadomości, tak? Coś takiego, że można być wdzięcznym za bycie człowiekiem, albo być wdzięcznym za to, że ma się świadomość, tak? Że można docenić ten świat, to życie, to, co się robi, albo można być wdzięcznym za swoją wolność, za swoją wolną wolę, że, albo za życie w tych czasach, gdzie tak wiele jest możliwe, za to, że jest się kowalem własnego losu, tak? No jest bardzo dużo rzeczy, za które można być wdzięcznym. I po prostu codziennie uświadamianie sobie tego, to jest jedna z podstaw mojej szczęśliwości, mojego szczęścia. I zróbcie sobie coś takiego przez tydzień, przez dwa, przez miesiąc i zobaczcie, jak bardzo zmieni to jakość waszego życia. Jak bardzo uszczęśliwi was to, że po prostu zdacie sobie sprawę z tego, jak wiele jest rzeczy, za które można być wdzięcznym w życiu i za które warto być wdzięcznym w życiu i które warto doceniać, tak? To, co się ma. Dobra, i fajnie by było, żebyście teraz właśnie już się zastanowili nad tym, za co jesteście wdzięczni w życiu. Napiszcie to w komentarzach. Ciekaw jestem tego. Myślę, że to tyle na dziś. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, dajcie łapkę w górę, zapraszam do komentarzy. Ja tutaj dużo mówię o robieniu rzeczy wielkich, o miliarderach, o najlepszych przedsiębiorcach świata, mówię o ekonomii, o pieniądzu. Także jeśli ten film ci się podobał, to z pewnością spodobają ci się moje inne filmy. Zapraszam do oglądania, to tyle na dziś. Dziękuję, życzę fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.